Cześć kochani, witam was na moim kanale po bardzo długiej przerwie. Mam nadzieję, że tęskniliście, bo ja tak. Vlog, jak możecie zobaczyć po tytule, jest z czerwca, a dokładniej z Wrocławia i z festiwalu Ekipy. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Dla tych, którzy nie mogli na nim być, mam nadzieję, że poczujecie się chociaż przez ten film trochę jakbyście tam byli. Nie wiem jak wy, ale ja teraz jestem w tym momencie mojego życia, kiedy kocham zwiedzać. Właśnie tym razem udaliśmy się do Wrocławia, do mojej siostry i chłopaka. I uwierzcie mi, Wrocław jest cudowny, także jeżeli nie byliście, to bardzo wam polecam zwiedzić chociaż na jeden dzień. Testowaliśmy tutaj już nową miejscówkę i nazywa się Iggy Pizza. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Jeśli nie, poprawcie mnie w komentarzu, ale pizza była tak dobra. Te boki były tak pyszne. Bardzo wam polecam. Ja wzięłam taką pikantną i naprawdę była świetna. Jeśli ktoś z was był, to możecie mi napisać, jak wy ją oceniacie. W ten sam dzień we Wrocławiu odbywał się event Game State'u. O matko, powiem wam, że ja pierwszy raz byłam jakby na tego typu evencie i był świetny. Ja na co dzień nie gram, bo po prostu nie mam na to czasu, ale jak już pójdziecie do takiego miejsca, to szczerze, ja naprawdę świetnie się bawiłam. Jak ja mogłam sobie usiąść na motor, czy dotknąć takiej prawdziwej kierownicy i normalnie jechać, to jest jakieś spełnienie mojego marzenia z dzieciństwa. Nawet nie wiem, o czym wam mówić, tam było tyle atrakcji, że ciężko mi to wszystko zebrać w całość, ale słuchajcie, można też było wygrać misia i to zrobiłam. Świetnie. Będę miała taką fajną pamiątkę z tamtego miejsca. No i słuchajcie, po tym evencie przyjechaliśmy znowu do Zuzi i tu was zaskoczę, dlatego że ja nigdy, Kuba też, nie jedliśmy ramenu i Zuzia zrobiła nam taki domowy. Matko, jaki on był dobry. Ja w tym momencie już nie pamiętam, jak dokładnie się go robiło, a on był coś z mleczkiem kokosowym i naprawdę, o matko, no super był. No i tego dnia też dłużej sobie posiedzieliśmy i jakoś o 3 albo 4 poszłam się ogarnąć, umyć i położyliśmy się spać. Po podróży pociągiem ja po prostu zawsze jestem tak padnięta, że godzina i mnie nie ma. Kolejny dzień zaczęłam od szklanki wody, dobrej kawy i śniadania. Jesteśmy właśnie we Wrocławiu, idziemy do takiej super knajpy, która się nazywa Utaj i tam jest takie azjatyckie jedzenie, bardzo dobre. Nie ma sushi, ale są przepyszne makarony i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I byliśmy już 2 miesiące temu we Wrocławiu w tej knajpce i ona jest tak dobra, można sobie też wziąć na wynos. I wierzcie mi, pierwszy raz piłam taki napój aloesowy i był przepyszny. Także teraz idziemy drugi raz na obiad i mega się tym jaram. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w środku. Ja wam tak króciutko odpowiem, dlatego że trochę się pomyliłam, bo to nie jest azjatycka, tylko tajska knajpka, bardziej restauracja. No i słuchajcie, z ręką na sercu w tym momencie, to było najlepsze tajskie jedzenie, jakie jadłam w życiu. To jest tak dobre. Jak będziecie we Wrocławiu, musicie tam iść chociaż raz i spróbować. Ja sobie wzięłam ryż z krewetkami, a Zuzia miała kalmary z ryżem. I on był dobry, bardzo. W ogóle cały wystrój, kelnerzy, no serio, ja wam bardzo polecam. I nie, to nie jest żadna współpraca, to jest moja szczera polecajka. Po tym obiedzie przeszliśmy się po prostu tak po Wrocławiu i naprawdę jest przepiękny, bardzo lubię to miasto. Także bardzo cieszyłam się, że chociaż mogliśmy sobie coś zwiedzić, bo tego dnia też już wracaliśmy do Krakowa. Bo kolejnego dnia już miałam cały egzamin z mojego takiego jakby roku, semestru na kosmetyce, który już wam mogę powiedzieć, pochwalić, zdałam i mam na razie spokój. Cześć kochani, dzisiaj mamy sobotę. Ja właśnie przed chwilą byłam w Żabce, żeby sobie coś kupić do jedzenia, więc kupiłam sobie świeżą jagodziankę i do tego sok wyciskany. Lecę teraz na zajęcia z kosmetyki. Trzymajcie kciuki, bo będziemy dzisiaj robić paznokcie. Ej, dobra, przychodzę. Jestem lekko spóźniona, bo jakieś 3 minutki. I potem lecę na moje pazury. Słuchajcie, próbowałam się umówić do salonu od prawie miesiąca, ale mają taki ruch, że no dopiero dzisiaj dałam radę, także po miesiącu. Idę wreszcie zmienić paznokć, a w ogóle jest taka piękna pogoda i wreszcie w Krakowie jest ciepło. Tak, by the way, to te soczki są bardzo fajne. To się nazywa wycisk i mam pomarańcza, mango, marakuja. Ale bardzo wam polecam, bo są przepyszne, są takie szoty witaminowe. A tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają jedna z wielu w sumie naszych sal. Dobra kochani, ja już jestem po zajęciach, zaliczyłam, a teraz lecimy na pazy. I zastanawiam się, jak je zrobić, a powiem wam, że ostatnio jestem straszną nudziarą i po prostu chyba zrobię takie zwykłe, najzwyklejsze mleczne. Po prostu i skrócę je o odrost, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. A po pazach lecę do domu przygotowywać się na festiwal Ekipy na jutro, bo pomyślałam, że połączę już chyba ten vlog z Wrocławia z festiwalem Ekipy, bo tak naprawdę będzie dosyć mało materiału. A chciałabym, żebyście zobaczyli też, jak to wyglądało od nas za kulis, jak się szykujemy i w ogóle, także mega się cieszę, że udało nam się dostać te bilety. No, będzie mega. Ja już nie mogę się doczekać. I gotowe. Zwykłe mleczaki, klasyki.
Idziemy teraz na szybkie zakupy, takie przedfestiwalowe. Chciałam sobie kupić jakieś takie fajne naklejki, żeby zrobić makijaż taki bardzo festiwalowy i kolorowy na twarzy. Aczkolwiek nie wiem, czy takie znajdę w Rossmanie. Zobaczymy. No i jutro ma być 19 stopni, także nie tak fajnie jak dzisiaj, bo dzisiaj jest 26. No i nie wiem, czy mam takie szałowe, fajne, festiwalowe ciuchy. Więc wejdę do ukochanego Sinseya i zobaczymy, czy w ogóle coś znajdę. Chociaż jakąś fajną bluzkę, czy coś takiego świecącego, żeby no jednak poczuć ten klimat festiwalowy. Plus musimy zrobić zakupy do domu. Pazury zrobione. Nawet mi dzisiaj meczują do sweterka, który przebrałam. Co prawda w Sinseyu nie znaleźliśmy nic, bo go nie było. Zlikwidowali tego Sinseya. Więc stwierdziłam, że po prostu założę to, co mam w domu i nie będę kupowała nowych rzeczy. Aczkolwiek kupiłam bardzo fajne farbki do twarzy z Vibo, które ostatnio widziałam, że to jest taka chyba kolekcja festiwalowa. Kupiłam sobie też pędzelek. Myko, jogurt bez laktozy, nice. Pędzelek i po prostu wyczarujemy sobie jutro jakieś takie fajne rzeczy. Po prostu coś namaluję na twarzy i ubiorę się w to, co mam. Może coś mi się uda, mam kilka neonowych rzeczy, więc mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie i zobaczycie, jakie fajne sobie włosy zrobię. Mamy niedzielę, mamy 16 czerwca, szykujemy się na festiwal ekipy. Powiem wam, że pogoda jest tragiczna. Pada cały czas, leje, bym powiedziała, jest chłodno, nie ma słońca, jest tak bardzo ponuro, niefestiwalowo, ale nie zepsujemy sobie tym humoru. Ja już sobie nałożyłam w ogóle takie fajne płatki hydrożelowe pod oczy z aloesem, kwasem hialuronowym, żeby po prostu jakoś to wyglądało. Na noc zawiązałam sobie też wałki, tego tak dzisiaj wyglądam fenomenalnie. I bierzemy się za szykowanie. Ogólnie z racji tej pogody, no nie założę jednak tego, co chciałam chyba. Na pewno będę musiała ubrać jakąś marynarkę, no po prostu, żeby się nie zaziębić, tym bardziej, że cały przyszły tydzień mam sesję na studiach. Także bez gadania pokażę wam, jakie mam propozycje co do mojego outfitu. Ogólnie myślałam, żeby postawić dzisiaj na zielono-różowo. Mam też taki fajny top panterkowy, a ja ostatnio totalnie jestem cała w panterkę. I on jest w ogóle świetny, strasznie mi się podoba. No ale mam też taki bardzo jaskrawy top, żółty, żółto-zielony. No i do tego mam zieloną marynarkę. No i zastanawiam się jakby, jak to wszystko zgrać ze sobą. Odkopane z szafy spodnie. One są tutaj, widzicie, takie beżowo-kawowo-kremowe. No i myślę, że mi pasowało, tylko że właśnie boję się, że w tą pogodę po prostu będę cała brudna. I ja nie wiem, co mam się ubrać. Chciałam wam pokazać, że kupiłam sobie te farbki do twarzy, takie z Vibo, z tej nowej kolekcji. Jestem bardzo ciekawa, czy one rzeczywiście mają taki super pigment, jak wyglądają, bo jeżeli tak, to mam super jaskrawy i zielony, i różowy, i żółty, żeby pokombinować coś fajnego na twarzy. Dodatkowo kupiłam sobie jakiś pędzelek do zdobień, żeby narysować nim tymi farbkami, no bo nie mam nic takiego. Mój ukochany antyperspirant, który był na promocji, przepraszam, dezodorant, nie, antyperspirant. Nie psikaj. Także szykujemy się. Słuchajcie, umalowałam się. Wygląda to tak. Oczywiście będę jeszcze tutaj poprawiała rzęsy, które mi się odbiły, dolne rzęsy domaluję i zrobię jeszcze usta, ale tak to będzie mniej więcej wyglądało. Będę chciała to zrobić przed wyjściem, żeby wiecie, nic się nie zepsuło. Jest godzina 12:30. Ja już jestem mniej więcej szykowana. Zrobiłam make-up w kolorze różowym, żeby jakby, wiecie, outfit był całkowicie w innym, żeby to się jakoś tak fajnie odznaczało od siebie. Loki jeszcze chwilę potrzymam, myślę, że tak do 14:00 i o 14:00 zdejmę za półtorej godziny po obiedzie. No a ja dalej zastanawiam się, w czym mam pójść, bo nie wiem, jakoś tak mam dylemat, bo jest strasznie zimno i trochę boli mnie gardło. Ale możecie napisać w komentarzach, czy podoba wam się taki make-up. Ten make-up miał już 3 warianty, dlatego że już próbowałam z zieloną jaskrawą farbką, z żółtą farbką i w dalszym ciągu nie wyglądało to dobrze, bo wszystko się odbijało, nie mogłam tego jakoś, wiecie, ogarnąć, mimo że psikałam fikserem, pudrowałam i tak dalej. Więc zmazałam i zrobiłam coś takiego, no takie najprostsze, tutaj dodałam różowy cień. Mam też oczywiście jaskrawy eyeliner na dolnej linii wodnej. No i prezentuje się to mniej więcej tak. Proszę bardzo, kochani, ubrałam się i w końcu zamiast białych spodni założyłam czarne skórkowe, do tego taki top i mam marynarkę, bo jest bardzo zimno. I słuchajcie, te włosy wyszły całkiem spoko, te fale nie są najgorsze, zaraz jeszcze je popsikam lakierem, żeby wszystko było w porządku. I zrobiłam sobie takiego tutaj cute kucyczka. I zastanawiam się, czy go zostawiać, czy jednak rozpuścić włosy. No, ale się mega jaram, ten serio. Ja już nie mogę się doczekać, aż tam pojedziemy pod ten Tauron i zobaczymy tych wszystkich ludzi czekających. Wiem, w ogóle widziałam na TikToku, że to w ogóle spali
w to zimno, w ten deszcz. Także ja Was podziwiam. Podziwiam Was totalnie. Jedziemy. Cute. Ej. Ciekawe, czy coś w ogóle widać. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że w środku było tyle osób, że myślałam, że uduszę się. Tak gorąco było. Witam Was na pierwszym festiwalu ekipy! To jest niesamowite, jest tutaj nas ponad 17 tysięcy osób i zróbcie dla siebie wielki hałas! Bo chodziłem na tego typu eventy i nieraz poznawałem ludzi, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt i wierzę, że dzisiaj również takie historie się zdarzą. Będzie mi bardzo miło kiedyś być może usłyszeć na jakimś meet and greet albo na kolejnym evencie, gdzie się spotkamy, że ej, wiesz co, poznałem swojego kumpla, przyjaciółkę właśnie na festiwalu ekipy. To będzie wspaniałe. Zaproszę teraz na scenę, zaproszę teraz na scenę ekipowiczów, którzy przygotowali dla Was pierwszy panel. Siema, Krakow! Tak, lecimy. Let's go! Znacie próbę miłości? Na co dzień Mortalcio, a dzisiaj Mortal! Nie tracę czasu na gierki, bo ty ciskasz mi play. Wiem, że to lubisz! Nie, nie, mi się tłumaczy, dlatego siedziałem cicho według mnie. Nikt nie zabroni mili. No patrzcie, jak to wygląda! Powoli mam! Kolejny! Powoli mam! Dla Kingi i co? Ej, śpiewam refren na tej piosence, nie? Raz, dwa, trzy i... Postój! Tomasz, to tak to robi? Cztery! Całą noc tańczy ze mną cały skład. To nasz lot, tak to robi ekipa. Wolałabym już sama. Spoczynku, ma zamiar zabrać was w podróż, wasze życie. To nowa płyta, nowa płyta w starym składzie. I to wydawa, co puka się na Eurobanda i dolara. Ty, ja, czyli na wszystkich panek i panów. Piękne miłości. Życie to nie tylko te miłe chwile, uśmiechy,
Bywa też tak, że ktoś wpływa na nas, że nie czujemy się najlepiej. Nie wspiera nas, demotywuje i po prostu mówi, że się do czegoś nie nadajemy. Mi tak wielokrotnie powtarzano, ale ja ich nie słucham. Ponieważ nie chcę być niewidzialna. Nigdy nie pozwólcie nikomu myśleć, że jesteście niewidzialni. Dziś koniec ty, a miałem skądzicy. Dłużej nie byliśmy też niewidzialni, by schować parę łez. La la la, nie zatrzymuj nas. Zanim dogoni nas czas, chciałbym jeszcze podychać. Spinić ten hajs drogi. Szczerze mordo nie upiwa. Chciałbym, że kocha ten jeden raz. Robiliśmy to razem, dzisiaj każdy z nas to szansi. Nie święcę los.
Naszej przyszłej płyty! Już jesteśmy, pa! Ale było super, bardzo mi się podobało i jestem mega, mega zadowolona. Ale już chociaż teraz jest fajna pogoda, jest ciepło i nie pada, bo wcześniej było fatalnie. No i zbieramy się.